Hej, siemanko, jestem Jaska16 i witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych, gdzie zagramy kolejny raz w grę Ketchupu, a dzisiaj zagramy w grę Twist. Jest to, moi drodzy, bardzo fajna gierka. Zobacz, pokażę wam, o co chodzi. Klikamy na lewą stronę, to spadamy na lewo. Klikamy na prawą stronę, spadamy na prawo. Się na prawo klik. Przecież ja kliknąłem na prawo! Co jest? Aha, jak wcześniej grałem, to akurat strona miała znaczenie. No nic, musimy po prostu tego jakby mostku, czy jak, no, o Jezu, coś kliknęłem. No, można powiedzieć mostku, skakujemy na następny. Wcześniej jak klikałem, to miało znaczenie, czy nie, może mi się wydawało. Bo tylko na chwilę zagrałem. 9, najwyższy wynik 28, trzeba to przebić. Czterdzieści punktów! Udało się pobić, ale nie wynik, ale nie spadłem. Mam, moi drodzy, jeszcze dzisiaj dla was jeden film do nagrania. I to będzie, moi drodzy, będę robić tak, że nagram jeden film, a wrócę dwa filmy dziennie. Będę robić do momentu, w którym ilość filmów nie spadnie do czterech. Wtedy też zaczniemy, moi drodzy, nagrywać jednego dnia z pięć filmów. Nagrywanie filmów na zapas bardzo mi się podoba. Bo tak, nie muszę, moi drodzy, potem tak na szybko nagrywać jakikolwiek film, tylko po prostu wrzucam film, który już jest. Na przykład czasami zapominam, jaką miałem dać nazwę filmu. Powiadam, że tam coś śmiesznego już stało się w filmie i na przykład miałem dać nazwę, nie wiem, śmieszny bug. Ale czasem zapominam i jest coś takiego, że kurde, jaką nazwę miałem dać. Czasami zerkam na film. No i daje po prostu coś po prostu związanego z grą. Na przykład do Brick the Hoops ostatnio dałem po prostu nazwę nowy skin, bo tam nowy skin kupiłem. Kurde, 30 punktów. Gierka jest fajna, na wyluzowanie. Oczywiście wbijmy sobie z 50 punktów. Z 50, no dobra, z 60. To, moi drodzy, jest to właśnie bardzo dziwne na moim nowym smartfonie, bo tu niestety jest coś takiego, że mówię głośno, ale na filmach jestem bardzo cichy. W sensie mój głos jest cichy. Majstrowałem z różnymi programami, używałem MobiZenu, używałem jakiejś tam innej nagrywarki, którą nagrywałem przez jakiś czas i używam od jakiegoś czasu Duo Recordera. Używałem kiedyś Duo Recordera, bo był on dostępny w sklepie Play, nawet nim streamowałem przez długi czas. Już nie streamuję, bo to się nie opłaca, no ale dobra. Nie można znaleźć już Duo Recordera w sklepie Play, ponieważ został on wykupiony przez Chińczyków. I można znaleźć go w chińskim App Gallery. Jeżeli ktoś ma Huawei, to może go sobie tam znaleźć. Nie wiem, czy tylko na App Gallery, czy gdzieś tam jeszcze jest. Nie wiem, wiem tylko, że na Huawei tak jest. Nie wiem, czy mu twórcy sprzedali aplikację. To jest takie trochę dziwne. Jakbym ja tworzył aplikację No Thanks, nie dzięki, no to bym jej nie sprzedawał. Jakoś tam bym dopracowywał ją, jakbym umiał, bo ja nie znam się na tym. To jest, jestem, można powiedzieć, w tym zielony. Ale nigdy bym nie sprzedałbym aplikacji. Może po prostu Chińczycy jakoś bez kupienia zdobyli prawa, ale to jest świetna nagrywarka, więc na pewno musieli kupić. Bo tak, teraz jest dostępne w App Gallery. Może po prostu przenieśli do chińskiego.
Może nie jest było sprzedawane, ale teraz są chińskie reklamy, chińskie znaczki, jakieś chińskie maile, więc już można się domyślić samemu, że to już jest raczej chińskie. Szkoda, bo znaczy. Ja wiem, czy szkoda, bo jest dostępna nagrywarka, ale na przykład no, chińskich znaków w normalnej klawiaturze raczej nie wklepię, jeżeli miałbym jakiś problem z nagrywarką i chciałbym im maila napisać właśnie z błędem, jaki mi występuje w telefonie. Kurde, 66. O, jest osiągnięcie. Nieczęste, 50 punktów. Ha, wbiłem osiągnięcie. Jeszcze raz. Spadłem znowu. 24 punkty. Słabiutko teraz, słabiutko. Oczywiście, moi drodzy, tak. Gdy zakończymy nagrywanie no, tych pojedynczych gier od Ketchupu, skupię się wtedy na Minecrafcie. Będzie wtedy Minecraft z Skyblock Season 2. Oczywiście nie będzie on odlatywać za często, bo też będę nagrywać na przemian z innymi grami. Na przykład z Brick the Hoops. No, jeżeli nie zakończę tej gry. Nagrywania tej gry wcześniej, no bo tam chyba jest jakoś tak z 200-300 poziomów, może 250, coś około tego. Tak, poziomy są losowe, ale ilość poziomów raczej jest niezmienna. Nie jest, raczej są, bo to było bez sensu. Z początku, jak nagrywałem, to chciałem nagrać te Brick the Hoops tylko na 3, góra 2, 4, 5 odcinków, ale potem, jak to zobaczyłem, że ta gra jest taka długa, to zacząłem nagrywać tego więcej i jakoś mi się spodobała ta gra. Jeszcze raz ostatnią próbę, ostateczną. Oczywiście i tak wynik mamy fajny, 66 punktów. Powiem tak, a w ogóle jeszcze wam powiem rzecz. Ja na początku pewnie pomyślicie sobie, że specjalnie gram w jakąś grę, żeby wiedzieć, co tam robić, żeby na filmie nie lamić, ale ja po prostu na początku muszę przetestować grę, czy działa ona na mojej wersji Androida. I czy w ogóle działa, bo są gry, które po prostu nie działają. Na przykład Pixalio, pobrałem, odpaliłem ją, nawet jest film z tej gry. Tam się nic w tej grze nie działo, tam nic nie można było zrobić, tylko po prostu miałem czarne tło, jeden piksel i tyle. To właśnie było nazwa tego filmu, to bodajże najbardziej zbugowany gameplay na YouTube. Możecie sobie to oczywiście znaleźć to w playliście pojedynczych odcinków z gier. No co tam jeszcze miałem powiedzieć? No, że będę, moi drodzy, nagrywać Minecrafta oczywiście w wakacje, ale też na przemian z grami. Jeszcze jak będę nagrywać oczywiście Ketchupa, to będę nagrywać na zmianę z seriami od Ketchupu. Może jakieś tam inne jeszcze serie, może jeszcze Good Pizza, Great Pizza będę nagrywać, może nie zbankrutuję. No i właśnie do tych gier. Niektóre nie działają, po prostu jest, że mam, że jest na starszą wersję Androida i po prostu nie działają, nie chcą chodzić, więc takie gry, jeżeli działa, to nagrywam. Jeżeli po prostu widzę, że są lagi, to wolę nie nagrywać, po prostu odrzucam tę grę od razu. Dlatego mówię, znaczy wcześniej mówiłem, że nagram wszystkie gry Ketchupu, ale to jednak zmieniła się koncepcja tego pomysłu, no bo. Właśnie przez te problemy z niektórymi grami nagramy po prostu gry, które są fajne, w które można zagrać. Także myślę, że to wam się też spodoba.
No to zapraszam Was, moi drodzy, oczywiście do zostawienia łapeczki w górę, subika wraz z dzwoneczkiem do komentowania tego filmu. Zapraszam Was także do udostępnienia tego filmu znajomym. Zapraszam Was na poprzedni film, na następny, do następnego. Na razie, cześć. Hej, hej.